chcielibyśmy Państwu zaprezentować bodajnik papieru toaletowego w systemie bezgilzowym. Urządzenie, które tu Państwo widzicie, jest urządzeniem na dwie rolki. Występuje w kolorze białym, w kolorze czarnym, równocześnie z elementem przeźroczystym, który, proszę Państwa, umożliwia spojrzenie, czy tego papieru nie zabraknie. I teraz, jeżeli nasz pracownik, widząc, z jednej strony już nie mamy w ogóle papieru toaletowego, w drugim mamy już troszeczkę napoczęty papier toaletowy. Po otwarciu tego urządzenia, słyszeliście państwo taki trzask, ale o tym za chwilę, wykonuje taką czynność. Mianowicie wyciąga tą napoczętą rolkę papieru, kłada sobie po prostu tutaj, a tutaj do pustej części tego podajnika... Wkłada nową rolkę papieru. Wkłada sobie taką rolkę, proszę państwa, zamyka urządzenie i klient może pobierać papier tylko z tej strony. Nie może pobierać tego papieru, dlaczego? Dlatego, że tutaj ma blokadę. Tutaj ma blokadę. Czyli zmuszamy klienta do pełnego zużycia. Bezgilizowej rolki papieru. Czyli do końca musimy to zużyć. No ale w momencie, kiedy sytuacja jest taka, że ten, ta rolka została już całkowicie zużyta. Dopiero wtedy, kiedy zdarzy się taka sytuacja, że tutaj zużyliśmy już tą rolkę papieru, pojawia się nowy klient, widzi, że tu jest skończone, tutaj proszę Państwa. Wystarczy, że wtedy dopiero możemy przesunąć tą blokującą dźwignię na tą stronę i mamy możliwość korzystania z nowej rolki papieru. Mamy tutaj duże oszczędności pod względem mniej odpadów, to jest bardzo ważne. Nie ma tych gilis, które się gdzieś tam poniewierają po naszych pomieszczeniach pracowniczych. Nie ma tych resztek, które nie wiadomo co z tym zrobić. Tutaj papier taletowy w systemie bezglizowym jest używany w 100%. A proszę Państwa, na takiej niezakończonej rolce, która jest często wymieniana i wyrzucana, może się znajdować czasami nawet do 15% papieru, który możemy jeszcze zużytkować. No ale boimy się, żeby papieru klientowi nie zabrakło. Serwis czasami nie pracuje 24 godziny na dobę, więc pracownicy się starają wyciągnąć tą. Lekko zużytą rolkę papieru założyć, proszę Państwa, nową rolkę.